Siema! Właśnie zaczyna się październikowy pączek. Zapraszam. Zastanawiałem się wiele razy nad takim ciekawym zjawiskiem. Obczajcie to. Wyobraźcie sobie, że siedzicie gdzieś, gdzie jest dużo ludzi, przy was jest jakaś wam znana osoba, rozmawiacie z nią, ogólnie panuje gwar, dajmy na to zatłoczony autobus. I tak sobie siedzicie, rozmawiacie i nagle z drugiego końca słyszycie, że ktoś podczas rozmowy użył waszego imienia. I naturalnie się odwracacie i patrzycie, czy to nie jest jakiś wasz znajomy i czy nie mówi o was. I tak często możemy zaobserwować taką sytuację, i wtedy ja czuję się tak jakoś dziwnie, czuję się tak nieswojo. Jestem taki, hej, czy naprawdę masz tak wielkie ego, że myślisz, że ludzie rozmawiają o tobie gdzieś tam? I wiecie, zaczęły mieć takie wyrzuty sumienia, skąd to się bierze, już mi na psychę siadło. Ale okazuje się, że nie, że to jest normalne, naturalne zjawisko, które fascynuje i zadziwia naukowców już od wielu lat. Jest coś takiego, że w tłumie nasz mózg przestawia się na tryb cocktail party. Słuchamy naszego rozmówcy, czy oglądamy jakiś film i nasz mózg skupia się na tym. Co ciekawe, nasz słuch rejestruje wszystko to, co się dzieje wokół normalnie, ale przekazuje tylko to, na czym aktualnie się skupiamy. Nasz mózg na tyle działa fascynująco, że jeżeli w tym trybie cocktail party gdzieś ktoś tam użyje naszego imienia, to od razu jest alarm. Zapala się czerwona lampka. I wtedy słuch do nas przemawia. Zwróć uwagę, mój przyjacielu, co się dzieje po drugiej stronie pokoju, bo tam chyba ktoś rozmawia o tobie. Nie myśl, że ja tego nie słyszę. To jest dopiero ciekawa faza, jak to wszystko tam działa. Że nasz mózg jest 30 razy szybszy od najlepszych komputerów używanych teraz na świecie. 30. Jak tak patrzę czasami na siebie albo na innych ludzi, to wydaje mi się, że te 30 razy to jest troszeczkę przesada, ale cóż, nie tracę. Traćmy optymizmu. Widzimy się jutro, jak zwykle o godzinie 19:00. Właśnie zjadłeś pączka!